Siemaneczko, siemaneczko, witam was już o 6 w piątek, tak, wyjątkowo, bo dzisiaj się zbieram do Polski, więc zrobimy sobie takiego szybkiego vloga z ogarniania mieszkania, bo moja mama przyjeżdża z pieskiem w końcu do nas, więc ja mam dzisiaj wolny, muszę jeszcze jechać po paszport do Berlina, dopiero wrócić tutaj, dokończyć ogarnianie, zrobić obiad, no i tak koło 1 w nocy mój tata przyjedzie i jedziemy z tatą do Polski, do Lublina po mamusie i po pieska. Już nie mogę się doczekać, że odliczałam dni i to było tak odległe, dopiero nie wiem, jeszcze za 2-3 tygodnie, a tu już jest dzisiaj. Moja mama w poniedziałek zaczyna urlop, więc w końcu będę ją miała tutaj przez cały tydzień dla siebie. No i potem w weekend ją odeślę do domu, a piesek zostaje. No, zostaje, więc będzie bardzo ciekawie, bo to nasz Patryka pierwszy pies w ogóle w życiu. No wiadomo, że nie, ale nie widziałam się z nim, nie żyłam z nim, o, z 1,5 roku, jak jesteśmy tutaj w Magdeburgu. Także, ło, czeka nas, myślę, duże zderzenie z rzeczywistością, ale będzie dobrze. Tak sobie powtarzam, w to wierzę, to wiem. Będzie dobrze. A ja biorę sobie kucyka, koka, czy cokolwiek, przecieram oczy i bierzemy się za sprzątanie i zaczynamy od kuchni. Jak to się mówi, nie ma srania po gaciach, bierzemy się za robotę, więc zaczynamy od kuchni. W kuchni jest plan pozmywania wszystkich szafek, bo już jest czas na to, na generalne porządki. W ogóle chciałam się pochwalić moim nowym blatem. Dostałam w prezencie od narzeczonego, bo nam bardzo brakowało. Ogólnie blat był, znaczy, ogólnie blat był tylko tu, natomiast teraz już jest taką L-ką. Więc mam nadzieję, że będzie spoko. Tutaj też, jak możecie zauważyć, nasze pierwsze próby z masą solną. Trochę słabo nam to wyszło, bo miałam po prostu za mało soli. I jest takie, o, takie średnie najeże. Muszę to przełożyć, umyć miskę. Tutaj nasze, moje na razie wypocenia. Jakaś tam twarz, serduszka, abstrakcja. Gdzieś był jeszcze samolot Patryka, ale obstawiam, że już go po prostu zabrał do siebie, do pokoju. Więc to jest kuchnia. Ogólnie jeszcze raz wam pokażę, to jest mój nowy blat. Co tu nowego? No te kwiatki trzeba, w ogóle ostatnio mam taki problem z kwiatkami, że to głowa mała, nic mi nie wytrzymuje. Nie mam pojęcia, o co chodzi. A? No ale jest to jest, jak jest. Nie ma srania, jak już mówiłam. Bierzemy się za sprzątanie. Naszym sprzętem, który dostaliśmy, w sumie Patryk dostał z okazji chyba urodzin, czy z którejś tam okazji, maszynkę do robienia, maszynę, nie maszynkę, do robienia ryżu, ale też nie tylko. No jest wspaniała, gotowanie ryżu teraz jest przyjemnością. Ostatnio nawet robiliśmy na tym rybę i też wyszła super, gotowanie na parze i nie tylko. Można sobie wybrać czas, jaki rodzaj ryżu, czy szybko, czy wolno, długi, krótki, brązowy, jasminowy i jaki tylko jeszcze tylko chcecie. No, trochę zajmuje miejsca, to fakt. Nie jest poręczne, ale bardzo ułatwia życie, to mogę na pewno powiedzieć. Możemy też zupę z nim zrobić, także albo odgrzać. Jest super.
No i ma 7 poziomów ciepła, także można tutaj sobie balansować temperaturą. Oczywiście jak najbardziej tutaj ustawiamy wszystko pod siebie, indywidualnie pod siebie, pod ryż, pod jedzenie jakie robimy. Także polecam, naprawdę polecam. Ja już trochę przerwałam w ogóle nagrywanie i odzywam się dopiero teraz, już gotowa do wyjścia. Outfit najprostszy z możliwych, czarna bluzka z długim rękawem, bo się chłodno robi. Biały jeans, jasny jeans. Bardziej taki ciemniejszy jeans. Wisiorek z P, zaraz, mój pierścionek zaręczynowy oczywiście, okulary kupione na stacji benzynowej obok. Delikatny makijaż, prawda? Jedziemy. Oczywiście jest obsuwa, bo już chciałam być w drodze. Parę minut, albo chociażby już ze sklepu wychodzić, bo oczywiście bez śniadania jestem. Ale jest obsuwa. Nic nowego. Czekałam też na pranie, także ale z good. Co mam ogarnięte? Najważniejsze mam ogarnięte. Aż 3 pomieszczenia, także jest git. Zostało mi drugie 3, czyli w sumie 3. 2 pokoje i przedpokój, kuchnia, łazienka i salon jest ogarnięty, także mogę spokojnie jechać, jestem spakowana, mam nadzieję, że mam wszystko, więc w ogóle chciałam, taka dziwna historia, chciałam się przerzucić już na aparat, żeby telefon mógł odpocząć, robić za nawigację już niedługo, no ale okazało się, że mój adapter do karty pamięci trochę się zepsuł i stwierdził, że pa, zablokuje. Także muszę jechać jeszcze do Axona po drodze, na szczęście, i kupić sobie nowy adapter, także jest super. Więc tak, moi drodzy, mamy to. Mogę w końcu ruszyć się z Niemiec, mogę w końcu już jeździć. Nie bać się, że nie mam dowodu osobistego, nie mam paszportu, nie mam nic, jest odebrane. Spierdzielam dzisiaj. I mnie nie ma, tylko na kilka godzin, także jest wsiaśnie, ja już właśnie wsiadam i jadę do domu, bo jeszcze chusteczkę roboty mnie czeka, więc nie ma co zwlekać, nie ma co jeździć, błąkać się, trzeba jechać do domu, półtorej godziny i no, dobierać swojego ukochanego, prawda, no, więc... Przyszło to szybko, niecałe 15 minut, odkąd zajechałam, jak weszłam. Myślę, że to jest w porządku czas. Bywało, w Polsce mam wrażenie, że bywa gorzej, że się czeka po kilkadziesiąt, po kilkanaście, w sensie kilkanaście mam na myśli. Czekajcie. Kilkanaście minut mam na myśli, nie wiem, godzinę czy dwie, chyba że to się zmieniło, albo to zależy. Dawno w Polsce nic nie załatwiałam, więc trudno mi się powiedzieć. Ale będę musiała załatwić nowy dowód, ale to prawdopodobnie dopiero w grudniu. Bo życzą sobie teraz, jak pewnie wiecie, życzą sobie odciski palców w ciągu 30 dni, a jak ja sobie teraz biorę wolne, więc już nie wezmę. Dopiero w grudniu, więc... Wręczyłam paszport.
i mogę latać, jeździć i się już nie bać, że przy kontroli nie mam dowodu tożsamości jakiegokolwiek i nie mogą przymknąć, deportować, czy chuseczka wie co jeszcze. Dobra, ja już się nie rozgaduję, bo tutaj czas goni. Pogoda piękna, Boże. Chciałoby się żyć normalnie, by się poszło gdzieś na spacer, no ale chce się jechać, trzeba robić. Ciusi i do później. Siemaneczko, w sobotę o godzinie 8 coś. Ja jestem, proszę Państwa, na granicy właśnie polskiej i niemieckiej, jadę do Polski. Mamy tragiczną obsługę przez sytuację z oponą mojego taty. To opowiem Wam później szczegółowo. Więc wyjechaliśmy, tata de facto przyjechał zamiast na pierwszą, na 5:45. Więc jest cudnie. Więc jesteśmy dopiero na granicy, jakoś 6:30 wyjechaliśmy, więc nie ma najgorzej. Jeszcze żyjemy, także jest spoko. Póki co droga, ja się schowam na chwilę przed tym słońcem. Droga idzie dobrze i ucięłam już 16 minut, gdzie teraz pewnie pójdzie to w, no, w dupkę, bo mamy przerwę. Boże, ja teraz nie wyglądam. To jest ten stres wczorajszy i wszystko. No, strasznie wczoraj było. No, więc tak, odzywam się między innymi dać Wam update, bo wczoraj wróciłam z Berlina, to porządki, 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 dopakowywanie się, potem stres, bo okazało się, że tata złapał gumę. No, także fajnie było, fajnie, ale jedziemy, jesteśmy, granica przekroczona, oficjalnie w Polsce jestem. Teraz chcę w ogóle Wam coś pokazać, co znalazłam. Hit, żabka na stacji. Haha, beka. Mam chwilę, żeby do Was na spokojnie porozmawiać i opowiedzieć Wam, co się stało. Bo to była naprawdę zwariowana przygoda, żeby sprowadzić mamę i babcię tutaj, którzy już są. Mama jeszcze sobie śpi, babcię już powaliła jej. Ale zacznijmy od początku. Jak wróciłam z Berlina, było wszystko, jeszcze tam są. Nagrywałam jeszcze raz kilka klipów. Potem zaczęła się akcja, no, przygotowywanie już do wyjazdu, przygotowywanie rzeczy i tak dalej. No i wszystko szło gładko, dopóki mój tata nie zadzwonił w pewnym momencie i powiedział mi, że złapał gumę. Około 2 godzin przed granicą i że nie ma zapasówki. No i tak trochę kiepsko. Żebym mu znalazła jakiegoś mechanika, najlepiej mobilnego. No ja mu szukam, nic nie znalazłam ciekawego. W sensie jak znalazłam, to 700 euro. Bo ale w ogóle najgorzej, tata miał to zdarzenie po drugiej stronie Holandii, niż te wszystkie firmy miały siedziby i mogły dojechać, więc jeszcze sobie sporo liczyli za dojazd. Dzwonił do ubezpieczalni, kazali mu czekać 2,5 godziny. Ja w tym czasie już załamana, nie wiedziałam do końca co robić. Zamówiłam nawet już Flixbusa, żeby jechać o 5 w sobotę, więc już bym całkiem miała cały weekend z głowy. W podróży, znaczy się. Ale na szczęście udało się, jak już tata szedł spać, czekając na lawetę, okazało się, że przyjechał serwisant i mu 10, niecałe 15 minut wymienił oponę i tylko do mnie zadzwonił, że jedzie. Ucieszony, że jedzie, więc ja szybko anulowałam bilet. Czekałam na Gogi o 6 w sobotę, w sumie de facto pojechaliśmy, ale nie byłam o 18, żeby nie tylko 15. Czy nawet wcześniej. No jakoś tak 15. Więc uważam, że to i tak bardzo dobry wynik. Wiadomo, szybkie zakupy, połowa rzeczy tutaj dla znajomych i na
Dorotkę tutaj. No i teraz tak sobie już siedzimy wspólnie, bawimy się i delektujemy się tym naszym wspólnym czasem. Mama niedługo jedzie i zaczyna się nasza przygoda sam na sam z Pepkiem. Nie ukrywam, jestem bardzo ciekawa, jak to wyjdzie, bo on nigdy nie zostawał sam w domu, tak sam w domu, a teraz nie dość, że sam w domu, w nowym miejscu. I oj, będzie ciekawie. Ale wierzę, że będzie dobrze, jeszcze Patryk w razie co ma wolne, więc jest szansa, że go ogarnie i weźmie sobie po prostu wolne i z nim posiedzi, żeby on się mógł dalej na spokojnie przyzwyczaić.